Siemanko, miłośnicy detailingu. Troszeczkę tutaj nastawialiśmy, no nie ukrywam, trochę przeszkadza mi nawet przy przywitaniu, ale spokojnie. Dzisiaj tematem odcinka będzie usuwanie żywicy z samochodu, czy to z szyb, czy to z lakieru, ale to spokojnie, zaraz przejdziemy do sedna. Tak, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, chcielibyśmy Wam zaprezentować dwa zestawy, które udało nam się zorganizować wspólnie z firmą UltraCoat, specjalnie dla Was, obniżone naprawdę grubo, około 40 czy nawet 30-40%. No na Black Friday to. Ciężko mi to gdzieś określić, ale wiecie, jest Black Friday, niedługo zbliża się Mikołaj, zbliżają się święta, może chcielibyśmy komuś zrobić jakiś prezent, no to jak najbardziej takie zestawy dla detailera, amatora czy też profesjonalisty jak najbardziej by się nadały. Teraz tak, szybciutki opis produktów, które zawierają poszczególne zestawy i przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Zacznijmy może od taniego zestawu z tymi dużymi butelkami i z tymi troszeczkę mniejszymi. Zacznijmy od tych dużych, jest to Master Wash, jest to piana aktywna, oczywiście wiadomo, każdy wie jak to, do czego to się używa. Iron jest to produkt do usuwania substancji metalicznych. Superior Glass jest to produkt do czyszczenia szyb, który zostawia po sobie hydrofobową powierzchnię. Dodatkowo mamy szampon kwaśny, który nadaje się bardzo dobrze przed aplikacją powłoki ceramicznej, jak i po aplikacji, który bardzo dobrze odtłuszcza powierzchnię, a także usuwa kamień, czyli odtyka powłoki ceramiczne. Tutaj mamy Taren Green Remover, jest to produkt do usuwania substancji takich jak na przykład żywica, czy smoła, czy na przykład klej po naklejkach. Fajne jest Wipe, to jest to odtłuszczacz, możemy go stosować przed aplikacją powłoki czy wosku, albo też przy inspekcji lakieru podczas polerowania. Quartz Tire Dressing, jest to wiadomo, jest to dressing do opon i tutaj mamy wisienkę na torcie, jest to Show Wax od firmy UltraCoat, jest to limitowany wosk, który powstał w sztukach około 90 i więcej go już nie będzie. Przejdźmy teraz szybko do następnego zestawu, czyli mamy to samo, mamy dressing, mamy szampon, mamy tutaj Bed Prince. Jest to produkt, który się aplikuje na mokry lakier, później się spłukuje i też jest to zabezpieczenie, hydrofobizuje i fajnie też nadaje look. Tar and Glue Remover, czyli to jest to, co wcześniej tam już mówiłem o tym do usuwania asfaltu, smoły czy też żywicy. No i też mamy fajny Wipe, czyli odtłuszczacz. No i mamy tutaj jeszcze APC, czyli All Pore Spore Cleaner, czyli jest to produkt do oczyszczenia każdej powierzchni. Przejdźmy tutaj do wisienek. Tutaj mamy cały zestaw powłok ceramicznych, zaczynając od Hydro HD, jest to powłoka, która utrzymuje się na lakierze do 12 miesięcy. Tutaj mamy Wana, który utrzymuje się 2 lata, Metal Guard do zabezpieczania felk czy też wszelkiego rodzaju metalicznych powierzchni i na dole mamy niewidzialną wycieraczkę o nazwie Umbrella i ten zestaw na naszym sklepie będzie kosztował 640 zł. Normalnie, jeżeli chcielibyśmy sobie taki zestaw złożyć, zapłacilibyśmy za to około 900 zł. Tutaj za ten zestaw płacimy 519 zł. Jeżeli chcielibyśmy go tak skompletować, no to byśmy musieli zapłacić ponad 800. Bohaterami naszego dzisiejszego odcinka przy usuwaniu żywicy będzie Terwasze od firmy Kochszemi i Eulex także od firmy Kochszemi. Są to dwa produkty, są to dwa rozpuszczalniki, które właśnie wspomagają nam przy usuwaniu żywicy. Tak jak tutaj mieliśmy Taren Glue Remover przy na przykład tych zestawach, które przed chwilą prezentowaliśmy. To jest taki sam produkt, tak samo ma działać. Dobra, nie ma co przedłużać. Dawid, dawaj aparat, od razu może pokażemy żywicę. Jak widzicie, mamy tutaj żywicę, jest to żywica dosyć mocno zaschnięta. Można by było ją podgrzewać, drapać, ale nie będziemy tak robić. Użyjmy do tego właśnie preparatu. Jako pierwszy pójdzie w ruch Terwasze, czyli tak zwany Taren Glue. Generalnie chodzi o to, że możemy spryskać, poczekać aż ten płyn zmięknie, ale jeżeli byśmy nie używali woreczka foliowego, to musielibyśmy tego preparatu użyć dużo więcej. Także wygląda to mniej więcej tak, że sobie przykładam. Spryskuję dosyć obficie całe miejsce, przyklejam do tego folię i w tym momencie preparat mi nie odparuje i będzie po prostu dłużej działał na ten produkt. I teraz jak będzie to nam miękło, możemy przejść do następnego produktu, czyli do Eulexa. I tutaj mamy następną żywicę, którą będziemy usuwać Eulexem. Jaka jest różnica między dwoma produktami? Eulex jest dużo bardziej agresywny, może chociaż Taren Glue też może gdzieś tam negatywnie wpływać na jakieś gumy czy plastiki, ale Eulex będzie na pewno nam je uszkadzał. Także musimy uważać na to i Eulexem, jeżeli mamy jakieś wtrącenia właśnie żywicy, czy jakieś naklejki, czy na przykład zostają nam, ściągamy z tyłu sobie emblematy, zostaje nam taka tasiemka, no to jak najbardziej Eulexem sobie z tym poradzimy, tylko że Eulexa używamy punktowo, czyli bezpośrednio na zabrudzenie. Długi ten gwint. Kręcisz i kręcisz. Nie, bo... Dajemy, przykładamy. Już czuję, jak mi żywica pod palcem mięknie. No i praktycznie już mi się udało ją całkiem zlikwidować.
Tutaj czuję, że żywica nam jeszcze pod folią mięknie, jeszcze nie jest do końca miękka, żebyśmy mogli podejść z mikrofibrą i po prostu ją zetrzeć. Dlatego Eulexem pokażę Wam na lakierze, jak punktowo wyczyścić właśnie żywicę. Dawid, weź tutaj pokaż. Pokaż, jaka to jest brzydka plama. Wydaje mi się, że to jest żywica, bo całe auto jest generalnie w takich kropkach. I taka sama zasada. Troszeczkę na mikrofibrę. Pamiętajcie, żeby używać do tego rękawiczek, bo produkt jest naprawdę mocny i mogą nas później piec ręce. I delikatnie wmasowujemy to samo, co na szybie. Później jeszcze fajnie jest to miejsce przemyć nawet samą wodą, żeby zdeaktywować chemię. Samą wodą albo nawet płynem do szyb, czy no rinsem, zależy kto co ma pod ręką, może by czymkolwiek, po prostu żeby ściągnąć ten rozpuszczalnik z tego lakieru. Tylko pamiętajcie, jeżeli chodzi o Eulexa, to naprawdę musimy na niego uważać i naprawdę robić to punktowo w samo zanieczyszczenie, bo może nam uszkodzić lakier, może nam, nie jest powiedziane, że uszkodzi, ale może nam uszkodzić lakier, może nam uszkodzić plastiki, czy też inne powierzchnie czyszczące. Dlatego z nim bardzo ostrożnie. Tutaj raczej do takiego profesjonalnego zastosowania. Jak już ktoś miał z tym produktem do czynienia, to najbardziej może sobie kupić. Pamiętajcie, że na oba te produkty będzie u nas na sklepie 15% rabatu. A jeszcze przede wszystkim uważajcie też na chromy z Eulexem, najlepiej w ogóle sobie spasować, jeżeli chodzi o chromy. Tak, tak, stary glut to jest to samo, może nam później po prostu się oksydować, mogą nam wychodzić plamy. Już czuję, że stary glut zaczyna działać, jest to jeszcze dosyć twardy. No stary glut jest takim produktem, można go stosować na lakier bez najmniejszego problemu. Używamy go przy dekontaminacji, czyli przy czyszczeniu lakieru przed polerowaniem, czy też przed klejeniem folii. Jest bardzo fajnym produktem, usuwa naprawdę bardzo dużo, ale jest mniej agresywny niż Eulex, no i bardziej taki przyjazny dla samego użytkownika, jak i środowiska. No czuję, że już żywica się troszeczkę rozpuściła, zobaczcie, nawet się brudzi folia od tego. Preparat cały czas jest pod spodem, cały czas pracuje. Teraz muszę delikatnie zwilżyć fibrę, chciałem powiedzieć fibrę, jest to mewa, już znana Wam z poprzednich odcinków. Jest to szmatka, która nadaje się do wyczyszczenia właśnie takich rzeczy. Folię, zobaczymy jak to wygląda, zobaczcie, dużo mniej już jest tego, fajnie rozpuściło. Wasze, czyli tak zwane taryngu, są to produkty tłuste, czyli dobrze jest to później otusić, tym bardziej, że gdzieś tutaj mi poleciało na uszczelki, też to jest bardzo dobrze wyczyścić. I teraz dam sobie jeszcze troszeczkę na mikrofibrę, na ścierkę. Ścieram, zobaczcie jak schodzi. Bez żadnych żyletek, bez próbowania tego zdrapania, bez niczego, po prostu rozpuszczamy tego typu zabrudzenia i voilà, i nie ma nic. I teraz wezmę płyn do szyb, spryskam dosyć obficie. I gotowe. Jeszcze widać, że jest troszeczkę tłuste, bo widać taką tęczę, to się właśnie tak dzieje po tłustych jakichś preparatach. Zresztą możemy też zaobserwować, jak się wleje nam troszeczkę ropy czy oleju na wodę, to też mamy tęcze. Takie się tęcze robią. Wnioski z dzisiejszego odcinka. Macie dwa produkty. Jednym faktycznie schodziło to o wiele szybciej, ale jest o wiele bardziej agresywny i tutaj trzeba go używać punktowo, to już Wam powiedział Mateusz. Drugi preparat Taryng Glue jeszcze tutaj warto dodać, że możemy go stosować przy dekontaminacji, jeżeli czyścimy lakier. Normalnie spryskać cały bok, później usunąć go ciepłą wodą, karszerem, ale to jak jesteście z nami na bieżąco, to już pewnie wiecie. Tak, no jednak przy jednym i drugim preparacie powinniśmy uważać, nawet jak robimy dekontaminację lakieru, czy takie głębokie czyszczenie przed aplikacją wosku, czy też przed polerowaniem, czy aplikacją folii, powinniśmy uważać na plastikowe, czy też gumowe elementy, bo może gdzieś mogą nam na nich później wyskoczyć jakieś plamki, które będą trudne w usunięciu. I na gołe aluminium, takie jak chromy, bo chromy ogólnie są ciężkim materiałem. Tak. Czy to nowe samochody, czy to starsze, no w tych starszych chyba te chromy były troszeczkę lepsze, że tak zboczę z tematu. Bo mieliśmy Mercedesa tego z 70 któregoś roku, to tam te chromy były, lepiej wyglądały niż w autach tam z 2019 czy 2020 roku. I lepiej je było doprowadzić. Tylko, że to były też inaczej, bo to w tamtym przypadku to mógł być też nikiel, a tutaj mamy zwykłe aluminium, które potrafi i lubi się utleniać. Pamiętajcie, że na oba produkty macie u nas na sklepie 15% rabatu, na jednym wpiszecie, jak one się nazywają, aha, skróty może, co? Może być, skróty z tego, czyli TAA i EX. Tak? Dobrze kojarzę? Nie, na Taryng Glue będzie po prostu kod TA, a na Eulexa będzie EU. No to już Wam też dopiszę. Wracaj tu do mnie, bo tak stoisz jakoś przed szeregiem.
A poza tym nie zapomnijcie o tym, że na tych produktach, które tutaj stoją od firmy UltraCoat, naprawdę możecie przyoszczędzić kilka stówek i takie zestawy nadają się jak najbardziej na prezent na przykład choinkowy czy też mikołajkowy. No jak jakieś żony mężów oglądają ten odcinek, to myślę, że chyba każdy facet by się cieszył z takiego prezentu, który lubi dbać o samochody, więc ja to bym się cieszył. Tym bardziej, że to są naprawdę profesjonalne, wysokie klasy kosmetyki, także myślę, że nie ma większego problemu, tym bardziej, że cena jest naprawdę... Dobra jest. Odcinek szybki. Odcinek szybki, także nie ma co przedłużać. Jeżeli Wam się podobał efekt dzisiejszego odcinka, czyli usuniecie żywicy z poszczególnych elementów, koniecznie zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie również o naszych social mediach, czyli Facebook, Instagram. Tam możecie nas obserwować, tam możecie się z nami kontaktować. Jeżeli nie odpisujemy, bo też gdzieś się spotykamy, czemu nie odpisujecie? Jeżeli nie odpisujemy na bieżąco, no to w przeciągu kilku dni faktycznie któryś z nas zobaczy, że coś, jakaś wiadomość jest wysłana. I po prostu odpisujemy w miarę możliwości. Oczywiście tych wiadomości jest dosyć dużo. Też ciężko na wszystkie odpisać, tym bardziej, że mam jeszcze gdzieś swoją pracę, swoje zajęcia, no ale staramy się. A jutro też ma być u mnie widz. Bardzo się cieszę, że będzie. Po prostu postanowiłem pomóc. Przyszedł do mnie ze sprawą. Jutro będzie razem samochód. A przepraszam. To nie jest tak, że nie odpisujemy, bo nie chcemy, tylko po prostu nie odpisujemy, bo nie możemy. Też weźcie sobie to gdzieś, zapamiętajcie, bo staramy się być jak najbliżej naszych widzów. Ostatnio był gdzieś tam a propos nieodpisywania na YouTubie na komentarze. Ale nie, bo wiecie co, z tymi komentarzami na YouTubie to też dziękujemy Wam, że komentujecie, ale też są komentarze, nie możemy już tam mówić, że kto coś napisał, nie usuwamy nic, nic nie ukrywamy. Także jest tak, jak wpisujecie, też były nam zarzucane tu jakieś spekulacje. Ukrycia, zakrycia. No nic, nic takiego nie robimy. Tam widzę, że nas wyzywają od baranów, jełopów, czy... Są takie komentarze, albo że stoimy i, żeby już nie powiedzieć brzydko. A, wiesz co, chyba nie ma się co w ogóle do tego tematu stosunkowego. No. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Odcinku! Rafałek, odcinku!